Witajcie, ja jestem Zrael, to jest kolejny odcinek z Crysis 2. Dum 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 dum. Rozmawiamy grę, jak zwykle nagrywam to po przerwie tygodniowej. Nie wiem, nagrywam, może nie tylko nieregularnie, nagrywam kiedy mam czas, a w tygodniu niestety mi go brakuje. No tak. No, ładuj się grą. Co ja tu teraz miałem? Musi tu gdzieś być. Moment. O ile ten wykrywacz Gulda faktycznie działa. I o ile nie utonął. Dasz wiarę, że ci chuje z Pentagonu zrobili coś takiego? Cisza, Marin. Mamy ruch. Tam! Tam! Ruch! Alcatraz! Jestem Chino, stary. Pamiętasz mnie? Niekoniecznie. Co się z tobą stało? Ale dziwnie zniknął. Ładne wdzianko, stary. Kupiłeś na Piątej Alei? Zakupy beze mnie? Ruszaj! Musimy znaleźć jakieś bezpieczniejsze miejsce. Tu widać nas jak na dłoni. Co ty powiesz? Pomóż kompanii Delta. Dotrzyj do punktu ewakuacji. Dobra. Użytkownik Monias bodajże. Nie jestem do końca pewien. Kurde, za głośno. Coś mi tu jest. Dostępne opcje taktyczne. Powiedział, że... Strasznie sztampowo przechodzę tą grę. Tak, no... What the fuck? Ej, man, gdzie jest twoja strzelba? No ty swoją masz, nie? A ty machasz czułką. Chodzi... Znaczy się ja tak sztampowo przechodzę grę, bo ja nie mam pomysłu na to, co mogę robić. Znaczy ja chcę ją przejść w sumie jak najszybciej. Żeby was nie zanudzać. O, Saperskar. Coś tu mogę zmieniać. Delta 3, słyszysz mnie? Melduj o sytuacji. Słyszę, sir! Mądrzy nadciągają ze wszystkich stron! Musimy znaleźć bezpieczniejsze miejsce! Znaleźliście już faceta w kombinezonie? Da, mamy go. Zostańcie na miejscu. Idziemy do was. Dobra, tylko pośpieszcie się! Mają przewagę liczebną! Słyszeliście go, idziemy! Spoko, spoko. Ja mam iść za tym Goldem, kolesiem. Wait, what? To jest statua wolności? Wow. Spoko. Czy, no, z tego co pamiętacie może z ostatniego odcinka, to Pentagon zalał tutaj tą okolicę, my nie zdążyliśmy dotrzeć do helikoptera i ten... Dostępne opcje taktyczne. I kompania Delta chyba po nas przyjechała. A to duże się da? Nie, tak dużego się nie da. Jestem ciekawy, jaką oni mają... Oho. Pójdę sobie na to. Au. No to szedłem. Bo chcę po na katalizatory. O, dzięki. Gdzie ty się tam nawalasz, gościu? Na 11! Granatem! Hop! Dobra. O, ty tam walczysz wręcz. Aha, tędy nie przejdę, dobra. To lecimy dalej. Nie wiem, czy tu jest jakaś inna możliwość przejścia tego fragmentu. Kończ! Napierdalają!
Już, dobra. Koniec amunicji. Trzy magazynka w sumie. Czemu się zdawało, że ona limitowała? A, nie mam granatów. Oj. Amunicja, amunicja. Gdzie? Gdzie są jeszcze jacyś goście? O! Ma pancerz chyba jakiś. Bo się cały czerwony robił. Dobra, już nie żyje. Nie to chciałem właśnie... O! A niby niczym na CKM-ie siedziała przed chwilą. Dobra, padła. Mątwa. Nie ma amunicji. O, CKM! Oj, o. Amunicja. O, o. Wow. No dajcie mi tu wejść. No to mnie popchnął. To jest to, że te mątwy tylko we mnie strzelają. To jest trochę wredne. Ale nic na to nie poradzę. Gdzie idziemy, którędy, tędy, okej. Woohoo! To było Rambo. Rambo style. Daliśmy na katalizatory. Przydałaby się strzelba w sumie. Wiem, że mam granatnik. O, a tu jest amunicja. A nie, tu są granaty. Tu jest amunicja. A pierdole, nie damy rady się przebić, póki to tam lata. Zabezpieczy teren. No, dalej. Słuchaj, Alcatraz. Punkt sporny jest jakieś 6 przecznic dalej. Czekaj na nas. Idź w stronę. Przepuścimy inną drogą i spotkamy się na miejscu. Trzymaj się, stary. Dobra, przegrupować się i przeładować. Bronimy się na tej pozycji i czekamy na posiłki. Dajcie mi jeszcze to chcę. Wow. I amunicja. Macie tu gdzieś skrzynkę z amunicją? Powinna gdzieś tu być, tak na logikę. Zamaskowany DSG, snajperka, no. No co ja ci poradzę? Nie ma amunicji. Jest Joe, mu. Dobra. Mam iść tam gdzieś. Atakuj Alcatraz! Utrzymamy tę pozycję. Spoko. Tam jest skrzynka. O, shit. Jeżeli to możliwe, synu, to postaraj się nie wystawiać przez pewien czas mojego wartego miliard dolarów kombinezonu na strzały. Dla wszystkich zainteresowanych będzie lepiej, jeśli dotrzesz do nas w jednym kawałku. Robię co mogę, żeby zapewnić ci wsparcie, ale postaraj się zachować ostrożność. Może to zabrzmi melodramatycznie, ale obserwuj niebiosa. Kto jest następny?
Dajcie mi broń. Chodź tu. Oj, 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 oj. Jeszcze ten. Czy ja w tym życiu muszę się po prostu przesuwać do przodu i z nimi nie walczyć? Ale mnie wkurzają. Już nie ma amunicji. Granaty, granaty. Mam full granatów. Szkoda. Wkurza mnie to, no ja stąd nie wyjdę. Jak tak się będę opierdzielał. O, amunicja. Dobra, weźmy ten i weźmy jeszcze amunicję. Ten jest jeszcze jeden. Weźmy jeden na katalizatory, chyba już wziąłem i resztę amunicji. No i dobra. Lecimy do przodu. Moment. To był błąd. Shit. Tu nie wskoczę, okej. Czyli muszę iść tu. No i dobra. Powinien być tu jakiś save point, przynajmniej nie by się przydał save point dla mojego własnego takiego poczucia, że jestem bezpieczny. Hop. No tak, tak nie podskoczę. Bum bum. O, już do mnie strzelają. Włączone maskowanie. Oj, tam jest duży. Okej, co to był za wybuch, to ja nie mam pojęcia. Jestem ciekaw, jak daleko mnie przeniesie. No, daleko mnie przeniósł. Olać to, nie będę... Nie mogę biegać. Jeżeli to możliwe, synu, to postaraj się nie wystawiać przez pewien czas mojego wartego miliard dolarów kombinezonu na strzały. Dla wszystkich zainteresowanych będzie lepiej, jeśli dotrzesz do nas w jednym kawałku. Robię co mogę, żeby zapewnić ci wsparcie, ale postaraj się zachować ostrożność. Może to zabrzmi melodramatycznie, ale obserwuj niebiosa. Włączono maskowanie. No jak to mnie widziało? Nie mam weny na nagrywanie, widać, nie idzie mi coś. Głupie błędy robię i to jest... Jeżeli to możliwe, synu, to postaraj się nie wystawiać przez pewien czas mojego wartego miliard dolarów kombinezonu na strzały. Dla wszystkich zainteresowanych będzie lepiej, jeśli dotrzesz do nas w jednym kawałku. No spoko. Robię co mogę, żeby zapewnić ci wsparcie, ale postaraj się zachować ostrożność. Może to zabrzmi melodramatycznie, ale obserwuj niebiosa.
Ja sobie teraz przejdę, to wszystko próbuję na niewidzialności. Mimo że fajnie by było te katalizatory pozbierać, to nie będę się roz... Nie wiem, bo tam był duży, nie? No to... Jestem ciekaw, czy przejdę ich chociaż trochę. Dobra. Newton, poszukiwacz prawdy z Radia Wolny Manhattan. Jak tam się dostać? Aby mogły być prawdziwe siły Marine, plan ewakuacji i przeciwwaga dla tych duchów z innej planety. Słyszałem nawet, że chłopakami dowodzi stary Sherman Berkeley. Walczyłem u tego kolesia w miejscach, których nas nie potrafilibyście nawet wymówić. Tylko Berkeley umiał coś wymyślić, a wyszło jak zawsze. Czekam na wasze głosy. To wy siedzicie na ziemi. Dzwońcie, jeśli możecie, ja mam czas. Widzę wodę, tego jestem pewien. Jest safe point. Jest dobrze. Nie odzywałem się, słuchałem tego kolesia, to po pierwsze, po drugie to jest takie... Wszystkie jednostki, tu dowódca Charlie. Punkt zbiórki jest atakowany. Potrzebujemy natychmiastowego wsparcia. Rozumiem, Charlie, jesteśmy w drodze. Tymczasem idzie do was agent. Kryptonim Alcatraz. Powinien tam być za chwilę. No i dobra, teraz tam będę. Okej. Nie wiem, jakim mam pomóc, co mam zrobić i tak dalej. Nie wiem również, gdzie się mam dostać. Jest... Aha, tam się mam gdzieś dostać, moment. Wizjer... Tam. Dobra, na razie to olejmy i chodźmy tu. Tu może być coś ciekawego. Zmienię Uzika na snajperkę. Zmienię amunicję i może sobie coś znajdę, jakieś cele. A może i nie. Nie, zostawię sobie snajperkę. Derp. Myślałem, że się utrzymam na rurach. To było głupie. Ale... Nie ma różnicy za bardzo. Punkt zbiórki jest atakowany. Potrzebujemy natychmiastowego wsparcia. Rozumiem, Charlie. Jesteśmy w drodze. Tymczasem idzie do was agent. Kryptonim Alcatraz. Powinien tam być za chwilę. No, zaraz tam będę. Nie wiem, czy da się jakoś tu przejść. Nie, muszę iść naokoło. My są mątwy. Głupie jest to, że widać mój cień. Nie wiem właściwie jak... Oh shit. No na tym poziomie energii, który mi został, to nie miałem za bardzo nic do roboty już. Bo bym... Bo bym ich nie zdjął. O ty. Gin. Śmieciu. Mątwo, nie wiem. Mam mało amunicji. No nic, nie będę się wracał tam po amunicję. Sobie pójdę tutaj. Licząc na to, że gdzieś po drodze będzie jakaś skrzyneczka miła. Ale się chyba przeliczę. Bo... O kurde, bomby. Tu może być ewentualnie. Oj, jest. Wyłączmy tę. I... Mam granaty. Bum, jaki timing. Ej, ale rusz się.
Nie rusza się stąd teraz, nie? O, o, o! O, o, o! Dobra. Bo mnie widzi? A się na mnie patrzy? Nie. Dobra, nieważne. Kurde. Niepotrzebnie się zatrzymałem. Mi się energia tylko kończy. A. One mnie zauważą. O, byle za auto się schować. Żeby się... O, mogę jechać autem. Ale nie, nie pojadę. Przejdę się pieszo. Chociaż autem może by było bezpieczniej, czy coś w tym guście. Ale jak... wskoczy na mnie ten taki... co skacze, to będę miał problem, bo... Znaczy... tak analogicznie, że będę miał problem, bo mi to auto wywali gdzieś. O. Ktoś mi zauważył. Albo po prostu ciągle tak jest na żółto, że jestem... Myślę, że oni są w pogotowiu, może czujni, w ten sposób powiem. Coś mi się nie klei komentarz. W ogóle. No i nic. Nie wiem, co na to mogę poradzić na razie. Zobaczmy sobie, jak daleko. 100 metrów. A tu jest dziura. O, no dobra. Tu mi na razie nic nie grozi z tego, co widzę, bo jest strasznie pusto, spokojnie, za cicho. No właśnie. I co? Oj, 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 oj! Dobra. A, to tylko mój kombinator, że się naładował. Ja momentami nie wiem, czy to jest to, że się kombinator montuje, że się motwy pojawiają, czy coś w tym guście. Jakieś radia, nie wiem. Kompania Delta, kontrolny. Cyklop 7. Podchodzę do strefy lądowania. Przewieziemy was do terminalu. Będzie szybko i bezboleśnie, panowie. Rozumiem, Cyklop 7. Kieruj się na planę. Dobra. O, tu jesteście. No siema. Jest strzelać! On jest z nami! Ej, Blaszak! Tędy! Idziemy! Gdzie idziemy? Tam gdzieś, nie? Moment, bo ja sobie to zrobię w ten sposób. 100 metrów. Właściwie to 200, ale... Dobra, koniec tego! Wracasz do strefy lądowania! Ale już! Desantowce! Naprzód! No dalej! Naprzód! Schowaj się przy autobusie! Jazda! Nie mam nic innego. W sensie, że nie ma celowników żadnych innych. Bo ja bym tego zdjął. Ciężki obcy! Przeładuj! Tak, ja strzelam, ale w sumie. Wróg trafiony! Tutaj! Potrzebuję pomocy! Oni są nieśmiertelni, to jest to. Jeden dostał! Uwaga, strzelają! Uwaga, grana! What the? Nagle mi się tu C4 skądś wzięło. Czy tam Claymore. Dobra. Nie żyje! Nie to. To. Dawać granatnikiem. Artyleria! Granatnikiem będzie mocniej. Mam nadzieję, że to jakoś zadziała. Ten widać się zablokował, nie może przejść przez barierkę. Barierki nie można zniszczyć. O,
Dobra, już. Kurwa, Max, statek tu wody! Idziemy na kurwa! Jasna! Palą do nas jak do kaczek, spadamy! Jeszcze nie padłeś! Naprzód! Już! Wróg trafiony! Chciałem tu na katalizatory. Naprzód! Już! Bo było ich sporo dla wszystkiego grubego gościa. Gleba! Patrzcie, kurde! Lepiej statek sturmowy! Kurwa, okay. Mać! Cyklop 7 zestrzelony! Powtarzam! Cyklop 7 zestrzelony! Kompania Charlie, przegrupować się, przeładować broń i uzupełnić zapasy. Utrzymamy tę pozycję. Dowództwo Tufino, już prawie dotarliśmy. Uwaga, widziałem statki szturmowe lecące w twoją stronę. Rozumiem, Chino. Słyszeliście go. Przygotować się. Aha, nie mam, bo tam były tylko dwie rakiety. Alcatraz, obawiam się, że sprawy wymykają mi się spod kontroli. Twój kombinezon pracuje teraz nad zarodnikami, łącząc naszą technologię z biologią cepidów. Potrzebujemy jednak więcej czasu. Dołącz do swoich Marines i zrób, co w twojej mocy. Nie zapomniałem o tobie, ale jeśli ma się nam udać, musimy walczyć ze wszystkich sił. Who the fuck? Desertowcze! Utrzymasz pozycję i ich rozpierdolisz! What the fuck? Co to jest? Uwaga, strzelają! Jakie to jest? O jeju! Ta broń jest po prostu niesamowita. Ale dobra, koniec tego. Wezmę sobie. Nie to zamieniłem. Pierdziele. Aha, tu nie ma amunicji do tego. No okej. Okay. To wezmę sobie Swarmera. On ma jakieś inne, nie? Aha! To jest Swarm. Okej. Okay. Myślałem, że to jest po prostu taki minigun duży. Jedno re... A. Gdzie? Lewa? Co? Gdzie? O. Już? Trochę w sumie źle używam tych rakiet, bo mógłbym je wykorzystać, żeby zabijać wielu, a nie jednego, ale... Oj. Teren czysty. Przegrupować się! Do mnie! Wezmę sobie swarmę. Już! Dobra, dobra, trzymam się. Bum, 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 bum. No, koniec. No, już sobie wziąłem pancerz, bo bym padł. Strzelają! No dobra. Kurwa! Padnij! Weźcie go zajmijcie, bo mi się amunicja skończyła. Dobra. Jest. Tam gdzie wiesz jakiś... O, tam. Padnij! Już! Strzelają! A, jestem ciągle na panterzu. Co lekko się mi... mijało z celem. Tu. Ta muzyka mi się podoba. No nie wiem, czy ją będzie, jak dobrze ją będziecie słyszeć, ale strasznie jest klimatyczne, takie właśnie bohaterskiej obrony punktu i tak dalej. Chodź tu. Umarł. Dobra. Nie zbieram z nich na katalizatorów, a nie zbieram, okej. Okay. To mi się podoba. A ty co. A ja sobie wziąłem, myślałem, że sobie wziąłem. Aha, no z grubas. A, dobra.
grubasa, to się weźmie w ten sposób. O, obrywa po plecach. Te ruchy będą jednak na niego lepiej działały. Chyba. No. Ha, bo ja strzelam granatnika jeszcze. Teraz by się Swarmer przydał. No, ale niestety Mądry Viral stwierdził, że mu się Swarmer wcześniej przyda. O, o, ale jeszcze Jacki są. O, Jack też będzie okej. Okay. Gdzie on tam poleciał? Chłopak. Nawraca. Kurde. Nie strzelaj do mnie. Ja nie jestem ten zły. Prawie. Demnet. Dajcie mi nowego Jaga. No miałem podnieść Jaga. Gdzie on mi się stracił? O, jest. No nic. Ten odcinek będzie długi, pełny faili i w ogóle... A nie, dobra, nie jest tak daleko. Nie, dajcie mi Jaga właśnie. Nie, na razie nie potrzebuję w sumie. O, dostał. Dobra, tym nie dostał. Odrzuć Jaga i weźmiemy sobie następnego Jaga. To jest dużo odpiecie. On leci teraz w drugą stronę, ja sobie naładuję pancerz. Nie. Za wysoko nie postrzelam. Wow, wow, wow. To mi się podobało. Nie, 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 ja nie chcę tego zmieniać, tylko chcę to zmienić. Chociaż nie, tym granatnikiem za wiele nie zrobię. Macie jeszcze Jaga? Nie, nie mamy. Dajcie mi tego ostatniego Jaga, co tu stoi. Woho! Dobra robota, Alcatraz. Chino nie pomyli się co do ciebie. Alcatraz, tutaj! Idziemy! Dobra. Hop, hop. I hop. No i dobra, to lecimy dalej. Musimy ruszać do Central Station. No, spoko. Mam nadzieję, że słyszą mnie również twoi koledzy. Przekazuję sygnał do nich przez komunikator kombinezonu. Co to kurwa jest? Nazywam się Jacob Hargrave. Być może już wiecie, że nanokombinezon ewoluuje, zmieniając się w potężną broń biologiczną przeciw obcym. Jednak do zakończenia procesu potrzeba czynnika stabilizującego. Alcatraz, natychmiast udaj się do budynku Hargrave Rush. Wysyłam współrzędne. Okay. Weź ze sobą kolegów, przydać się wsparcie. Pospieszcie się, cepidy nie będą na nas czekać. No dobra, tylko czy to będzie... Czy my to mamy zrobić w tym odcinku, czy w następnym? Znaczy w rozdziale, bo to i ten odcinki tego nie dzielą. Nie wiem, ja na razie lecę sobie za... Nie wiem. Za nim. Nie wiem, jak on miał tutaj, jak go wołali. Jakim miał kryptonim, pseudonim. Coś w tym goście. Dobra, to jest koniec. Zobaczmy jeszcze. Budynek Hargrave Rush. Główne wejście jest zawalone gruzem, a w środku włączyła się blokada. Systemy bezpieczeństwa pokazują, że podziemny parking jest przynajmniej częściowo otwarty. Stamtąd możesz dotrzeć na parter. Próbki bioprotokołu są w skrzydle badawczym na 11 piętrze. Windy i schody są zablokowane, ale z konsoli zabezpieczeń w lobby możesz zresetować system. Musisz się śpieszyć.
No ja się ciągle spieszę ostatnio. Ale dobra. A, Chino. To był Chino, a nie Chivas jakiś, co mi się ten wydawał. No nic. Spoko. Dzięki wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Bodajże już 9. A ich będzie, bo z tego co wiem, 20 parę. Ale nie jestem teraz do końca pewien. Mam też nadzieję, że nagram więcej w tym momencie niż ten jeden odcinek. Chociaż nie do końca mi się chce, ale... Ale będzie dobrze. Mam nadzieję. Jak coś, to ja nagrywam te odcinki teraz w niedzielę, a to jest odcinek poniedziałkowy. Przynajmniej ma być. Jak to wyjdzie, to nie wiem, bo różne rzeczy się dzieją ostatnio z moim netem, kompem. No i dobra. Mam nadzieję, jeszcze raz mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki wam za wasz czas. Trzymajcie się. Cześć.